Witam Państwa serdecznie. Wbrew cenzurze Tomasz Jankowski. Moim gościem Mateusz Piskorski. Witam. Dzień dobry wszystkim i na zdrowy rozum. Na zdrowy rozum. Dzisiaj tak jest. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego taki właśnie temat, bo wiem, że tutaj pojawiły się w komentarzach różne stronnictwa. Ja odnotowuję naprawdę wszystkie Państwa propozycje i obiecuję, że do wszystkich się prędzej czy później odniesiemy. Na pewno zrobimy takie programy. Natomiast wydarzenia w Pakistanie, no i to, że w polskich mediach znaleźć o tym informacje jest praktycznie niemożliwe, zachęciły nas, żeby się właśnie tym tematem zająć. Naprawdę uspokajam też wszystkich, którzy domagali się programu o wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo wybory wyborami, ale decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych, to jest troszeczkę jeszcze odrębny temat, także śledzimy, Mateuszu, oczywiście sytuację w USA, prawda? Natomiast... A poza tym o tych wyborach mówią, jakby nie było, wszystkie media głównego nurtu. Chociaż też nie do końca pewnie tak, jakby... Na pewno. Przyjdzie jeszcze czas. Obiecujemy na taki pogłębiony wykład, może analizę, może dyskusję na temat tak zwanego Deep State jako pojęcia i tego, na ile Deep State obecny jest partii republikańskiej wygrywającej właśnie te wybory. I na ile właśnie, jak też wyglądają podziały w samym tym establishmencie amerykańskim. Na pewno będziemy to obserwować, tak? Myślę, że w najbliższych tygodniach pewnie będziemy, a może miesiącach będziemy widzieć już jakieś efekty. Jeśli tak, na pewno zrobimy o tym problem. A dzisiaj wracamy do regionu, w którym no, byliśmy, powiedzmy, już na początku naszego kanału w ogóle, wbrew cenzurze, wtedy się wybraliśmy, można powiedzieć, do Indii. Dzisiaj się wybieramy do kraju sąsiadującego, do Pakistanu. Ja zastanawiałem się, jak polskiemu widzowi przedstawić Pakistan, czy jakieś powiązania z Polską tutaj będą. I uwaga, znalazłem, ale to już będzie w moim wystąpieniu. Natomiast no, na razie trzeba powiedzieć, że to też jest państwo pomijane w tej przestrzeni informacyjnej. Ale czy 220 milionów mieszkańców? Albo nawet 230 milionów, to dane 230. Są oczywiście różne przy takim przyroście naturalnym, no ale i też jest w takim dość kluczowym położeniu w kontekście różnych przewidywanych wydarzeń w historii świata, prawda? No właśnie, historycznie, Tomku, czym się różni Pakistan od Indii? Bo zdaje się, że kiedyś był częścią Indii de facto. Tak, jak już Mateusz zapowiedział, państwo Pakistan, choć w nieco innej formie, do czego zaraz dojdę, powstało oczywiście w efekcie upadku brytyjskiego imperium kolonialnego. W 1947 roku wygrała Liga Muzułmańska wybory na tamtym terenie i Liga Muzułmańska ogłosiła secesję od Indii. Oczywiście to doprowadziło od razu do konfliktów granicznych, właściwie do dziś nierozwiązanych. Kluczowym jest tutaj konflikt o Kaszmir. Na tyle skomplikowany, że to też właściwie zasługuje na osobny program, no ale tutaj mieliśmy do czynienia z trzema wojnami, niezliczonymi właściwie potyczkami, no i ten konflikt nadal jest niezakończony, znaczy obie strony zgłaszają sprzeczne postulaty, jeśli chodzi o uregulowanie konfliktu w Kaszmirze. To, co trzeba powiedzieć o Pakistanie, to to, że choć jest to oczywiście ten teren dawnego brytyjskiego imperium kolonialnego, którym większość stanowią muzułmanie, no to jednak na przestrzeni tych 65 lat historii Pakistanu dokonała się jeszcze pełniejsza islamizacja tego terenu. Na dzisiaj to wygląda tak, że aż 96% ludności tego kraju, a jak już wspomniał Mateusz, to jest 230 milionów ludzi, stanowią muzułmanie. Natomiast mniejszości religijne, czyli właśnie no, wyznawcy hinduizmu czy chrześcijaństwa, stanowią bardzo niewielki procent i zamieszkują tereny przy granicach z Indiami. Też właściwie te tereny sporne, natomiast no, są w sensie politycznym praktycznie wyłączeni, do czego pewnie tutaj jeszcze też dojdziemy, no, z tego życia Pakistanu. Jeśli chodzi o to, jak wygląda podział wśród samych muzułmanów, bo trzeba pamiętać o tym, że islam to nie jest jedność. Pamiętajmy o tym, że 85-90% Pakistańczyków to sunnici, z kolei szyici stanowią od 10-15%. Ta informacja też będzie miała znaczenie w późniejszej części programu. Geopolitycznie, proszę Państwa, Pakistan to była właściwie od samego początku strefa wpływów Stanów Zjednoczonych. To znaczy,
utworzenie Indii, uwolnienie się Indii spod brytyjskich wpływów, no i taki zwrot w kierunku dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim zaalarmował ten anglosaski świat i Pakistan powstał nie bez udziału właśnie anglosaskich, nazwijmy to, doradców. Natomiast też Pakistan rozpadł się na dwa państwa. No wcześniej mieliśmy Pakistan Zachodni, Pakistan Wschodni, natomiast ta wschodnia część w 1971 roku, po właściwie krótkiej wojnie, w której ten Pakistan Wschodni był właśnie wspierany przez Indie, ogłosiła niepodległość i to państwo znamy dzisiaj jako Bangladesz, o którym pewnie też kiedyś zresztą program zrobimy. Natomiast ta przegrana przez Pakistan wojna w 1971 roku doprowadziła do sytuacji, w której do władzy doszedł chyba znany, może jedna z najbardziej znanych postaci, przynajmniej tutaj na naszym polskim gruncie, Zulfikar Ali Bhutto, lider i założyciel Pakistańskiej Partii Ludowej. Pakistańskiej Partii Ludowej, która odwołuje się do islamu, ale tylko w sferze religijnej. W sferze politycznej jest to partia świecka, jest to partia, która odwoływała się do takich szczytnych, powiedzmy, idei demokratycznego socjalizmu, no i też z uwagi na to nawiązywała za czasów rządów Bhutto, nawiązywała ona dobre relacje z państwami choćby Układu Warszawskiego, no w tym oczywiście z Polską. I tutaj właśnie się pojawi ten polski akcent. Otóż proszę sobie wyobrazić, że dowódcą sił powietrznych Pakistanu przez kilka lat był generał Władysław Turowicz, jak najbardziej Polak. I to właśnie on pośredniczył w próbie nawiązania dobrych relacji między Pakistanem rządzonym przez Zulfikara Bhutto z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Bhutto został odsunięty od władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu, no też wspieranego przez Amerykanów i w 1977 roku rozpoczął się proces polityczny przeciwko niemu w Pakistanie. Proces zakończony karą śmierci, wykonaną ostatecznie na tym liderze. Jego córka, która no, później w takim, można powiedzieć, spadku przejęła przywództwo Pakistańskiej Partii Ludowej, twierdziła, że w tym również mieli udział Amerykanie, aczkolwiek no, nie jest to udowodnione, tak? I trudno chyba, żeby było, prawda? Bo domyślamy się, jakiego rodzaju instytucje mogły w tym, mówiąc kolokwialnie, maczać palce. Benazir Bhutto zresztą również została zamordowana. Ona wróciła do władzy w 1988 roku, później została odsunięta w wyniku oskarżeń o korupcję, no i zamordowana została w zamachu w 2007 roku. Pakistańska Partia Ludowa dziś już nie jest tak ważnym elementem sceny politycznej jak wcześniej, nie jest wśród tych dwóch głównych sił. Natomiast chciałem Państwu ten wstęp przedstawić, by też Państwo sobie unaocznili, jak w tych 65 latach historii Pakistan był kluczowy właśnie dla Stanów Zjednoczonych, a o tym, co się zmienia, czy może zmienić, już w następnej części programu. Patrząc na to, jak władze Pakistanu zachowywały się od początku tej nowej fazy konfliktu na Ukrainie, no pewnie widz może doznać pewnego szoku. No, ja przypominam sobie, że premier Pakistanu odwiedził Władimira Putina chyba dzień czy dwa dni później po rozpoczęciu tej operacji i jeszcze podpisał taką intratną umowę na dostawy gazu. Z tego co wiem, to ten człowiek już premierem Pakistanu nie jest, a nawet chyba jego życiu też zagraża niebezpieczeństwo, ale myślę, że bardziej szczegółowo jesteś w stanie to naszym widzom przedstawić. No właśnie, Tomek wymienił dwie duże partie polityczne, które determinowały losy Pakistanu na przestrzeni wielu lat. Moglibyśmy nie przymierzając, tylko rozciągając to na nieco dłuższy okres, stwierdzić, że analogicznym do funkcjonującego w Polsce podziału na zwolenników i przeciwników dwóch dużych partii, wiodących partii politycznych, rozwiązaniem było rozwiązanie i model panujący w Pakistanie. Z jednej strony Pakistańska Partia Ludowa, z drugiej strony Pakistańska Liga
muzułmańska czy islamska. Formacja bardziej umiarkowania, ale jednak lewicowa i formacja konserwatywno-prawicowa, tak byśmy mogli to rozpisać, plus w największym skrócie oddając specyfikę tamtej sceny politycznej i systemu, duża rola wojska. Podobnie jak w wielu innych krajach, ta rola wojska oczywiście wiązała się również z tym, że Pakistan w dalszym ciągu de facto tkwi w stanie konfliktu. Konfliktu oczywiście z Indiami, z drugiej strony brak stabilności w sąsiednim Afganistanie i cały szereg innych problemów, które sprawią, że rola armii niepomiernie w Pakistanie rosła i w dalszym ciągu jest wysoka. Tym premierem, który odwiedził zaraz po rozpoczęciu wojny 24 lutego Moskwę, był premier Imran Khan. Imran Khan to przewodniczący i założyciel trzeciej siły. Siły spoza tego dwupartyjnego, zdominowanego przez dwie partie systemu partyjnego Pakistanu. Przypomnę, że oczywiście w Pakistanie mamy do czynienia z całym szeregiem, mozaiką bardzo różnych sił politycznych, ideowych, często o powiązaniach plemienno-regionalistycznych, etnicznych, wyznaniowych. Zabraknie nam tutaj czasu na scharakteryzowanie całej tej mozaiki, no ale trzecią siłą w którymś momencie staje się tam właśnie partia Imrana Khana. Ta partia nazywa się Pakistańskim Ruchem na Rzecz Sprawiedliwości, w skrócie PTI. PTI to dzisiaj partia masowa, tak, w Pakistanie w dalszym ciągu funkcjonują partie masowe. Zresztą Ruch na Rzecz Sprawiedliwości Khana zaczynał od ruchu społecznego, takiego ruchu społecznego protestu. W partię przekształcał się stopniowo, począwszy od roku 96, kiedy Khan zadeklarował swoją aktywność polityczną. A sam Khan wcześniej był znanym sportowcem. Wiemy, jaki jest narodowy sport w Pakistanie. Bardzo popularny jest to krykiet. Stamtąd pochodzili najbardziej utalentowani krykieciści i jednym z nich był właśnie Imran Khan. Zwycięzcą bardzo wielu różnych zawodów, no a jednocześnie człowiekiem, który zyskał pewien majątek dzięki uprawianiu tego sportu, który później zaangażował w działalność społeczną, a w konsekwencji na koniec polityczną. Kolejne wygrane wybory w roku 2018 pozwoliły Khanowi zająć urząd premiera na 4-letnią kadencję do kwietnia bieżącego roku. Od 2018 do kwietnia 2022 to on stał na czele pakistańskiego rządu. Nie znaczy to oczywiście, że był jedynym ośrodkiem władzy, o czym jeszcze za chwilę powiemy, ale tak czy inaczej to jemu przypisuje się taką alternatywną wobec prowadzonej wcześniej przez poszczególne rządy pakistańskie politykę zagraniczną. Politykę zagraniczną, która polegała na intensyfikacji relacji z tymi nowymi centrami siły w wielobiegunowym kształtującym się świecie, a zatem przede wszystkim Chinami, choć z Chinami, podkreślmy, Pakistan już wcześniej łączyły dobre relacje. Chodziło tutaj o tworzenie przez Islamabad przeciwwagi dla Indii, z którymi przecież Pakistan był od zarania swych dziejów w konflikcie. Tak czy inaczej, dobre relacje z Chinami zaowocowały deklaracją pełnego, całkowitego udziału Islamabadu w projekcie jednego pasa, jednej drogi, One Belt, One Road, czyli w tym flagowym projekcie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Z drugiej strony zapowiedziano udział w takich dość dużych, znaczących projektach energetycznych. Jednym z nich jest gazociąg TAPI, to jest gazociąg wiodący z Turkmenistanu przez Afganistan, Pakistan, uwaga, do tych Indii, z którym Pakistan jest zwaśniony. No ale powstanie tego gazociągu oczywiście umożliwiłoby nie tylko ściąganie gazu turkmeńskiego, ale dzięki istniejącym połączeniom gazociągów radzieckich także udziały rosyjskie w całej tej inicjatywie. Więc to była taka próba ekspansji ekonomicznej, energetycznej
zwiększenia roli Pakistanu w tym zakresie w całym regionie Azji, w którym to państwo się znajduje, no i wreszcie projekt gazociągu pakistańskiego. Pakistan Stream, który miał już być gazociągiem wiodącym bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej do samego Pakistanu, też dużego odbiorcy tego rosyjskiego surowca. Jeśli chodzi o zmiany, które następowały w Pakistanie, w tej właśnie sferze, w tej sferze polityki wielobiegunowej, cóż, szczerze powiedziawszy, nie były one jakieś diametralne, to znaczy po odsunięciu od władzy Imrana Khana w kwietniu, kolejny rząd, rząd tym razem sformowany przez Pakistańską Ligę Muzułmańską i premiera Shehbaza Sharifa, nie wycofał się z żadnych z tych umów, ale powiedzmy w nieco mniej intensywny sposób realizował kolejne kroki zmierzające w kierunku realizacji projektów, o których wspomniałem. Cóż się stało w tym roku? Otóż zdaniem przedstawicieli ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej, Imrana Khana, lider tego ruchu został w sposób niekonstytucyjny odsunięty od władzy pod naciskiem, no właśnie, pod naciskiem armii. Armii, która odgrywa w polityce pakistańskiej kluczową rolę, jak już wspominaliśmy. Bardzo konkretnie padają oskarżenia pod adresem szefa sztabu armii pakistańskiej, pakistańskich sił zbrojnych, generała Kamara Bajwy, że to właśnie on był de facto autorem odsunięcia Imrana Khana od władzy. Padały również deklaracje czy oskarżenia związane z fałszerstwami wyborczymi na niekorzyść ruchu na rzecz sprawiedliwości Khana, które też nie zostały do końca przez organy wyborcze wyjaśnione. A wszystko to miało się odbywać pod naciskiem wojska, w tym szefa sztabu generalnego. 16 października tego roku, czyli całkiem niedawno, odbyły się wybory uzupełniające do pakistańskiego parlamentu plus wybory regionalne do ciał ustawodawczych niektórych prowincji pakistańskich. Miażdżące zwycięstwo bezapelacyjne w tych wyborach odniosła partia Imrana Khana. Całkowitą przegraną pozostałe dwie siły polityczne, o których mówiliśmy, czyli Partia Ludowa i Liga Muzułmańska. Cóż się dzieje dalej? Proszę Państwa, tło kryzysu i glebę dla protestów mamy znakomitą z różnych względów w Pakistanie jesienią tego roku, dlatego że chwilę wcześniej mieliśmy klęskę żywiołową, kolejną klęskę żywiołową, która dotknęła Pakistan, a mianowicie powódź, falę właściwie powodziową, różnych przypadków powodzi w Pakistanie, przypadków, które doprowadziły do praktycznie widma klęski głodu, a przynajmniej niewystarczającego zaopatrzenia w żywność Pakistańczyków. Do tego ogólne zubożenie wywołane kryzysem, rzecz naturalna nie tylko w Pakistanie, ale w Pakistanie również. I na tym tle, proszę Państwa, po wyborach 16 października Komisja Wyborcza, Pakistańska Centralna Komisja Wyborcza stwierdza, że Imran Khan nie może pełnić funkcji publicznych, ani tych pochodzących z wyboru, ani innych funkcji urzędowych w związku z tym, że rzekomo miał złożyć fałszywe oświadczenie majątkowe, będąc jeszcze premierem. Wobec tego ma być objęty zakazem, 5-letnim zakazem sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych. To stanowisko Centralnej Komisji Wyborczej. Ruch Sprawiedliwości Imrana, na rzecz Sprawiedliwości Imrana Khana oskarża oczywiście komisję o działanie upolitycznione, o chęć wyeliminowania tego charyzmatycznego przywódcy pakistańskiej opozycji z życia publicznego, no i wówczas się zaczyna. W całym praktycznie Pakistanie zbierają się zwolennicy Imrana Khana i jego ruchu i zapowiadają marsz gwiaździsty na stolicę kraju Islamabad. Ten marsz odbywa się z udziałem samego Imrana Khana, byłego premiera,
Imran Khan staje na czele grupy maszerującej czy zmierzającej w kierunku stolicy z Pendżabu. Jednocześnie największe grupy wyruszają również z tych najliczniejszych aglomeracji miast pakistańskich, z Lahore i Karachi. No, w przypadku Karachi odległość do stolicy wynosi sporo ponad 1000 km, więc no, mamy do czynienia oczywiście z marszem gwiaździstym, który musi potrwać. Po drodze zbierane są grupy sympatyków opozycji czy przeciwników władz. Wszyscy oni wybierają się do Islamabadu. Co się dzieje dalej? Otóż organizatorzy, głównie partia, Ruch na Rzecz Sprawiedliwości Imrana Khana, organizatorzy zapowiadają, proszę Państwa, że wprawdzie ich marsz ma charakter pokojowy, ale jednocześnie apelują, żeby ci uczestnicy marszu, którzy mają pozwolenia na broń, czyli posiadają legalnie broń, tą broń ze sobą zabrali, bo obawiają się prowokacji. Prowokacji ze strony sił bezpieczeństwa, ze strony wojska, ze strony służb specjalnych. Tymczasem wspomniany już premier, obecny premier Sheikh Bass Sharif twierdzi, że marsz cieszy się bardzo niewielkim poparciem. Właśnie medialnie stara się zniechęcić Pakistańczyków do udziału w tej inicjatywie, twierdząc, że ona jest inicjatywą całkowicie marginalną. Jak dziś wiemy, mija się z prawdą. Minister informacji Pakistanu, Mariam Aurangzeb, twierdzi z kolei, że w marszu i za Imranem Khanem stanęło zaledwie 2000 Pakistańczyków. Obrazki pokazywane w przeróżnych mediach pokazują, że to są dziesiątki, a może i setki tysięcy, a nie 2000. No ale cóż, w ten sposób rząd stara się zniechęcać wszystkich do udziału w tym marszu i jednocześnie oskarżając Imrana Khana o sianie anarchii, o organizowanie chaosu w i tak niestabilnym Pakistanie. 2 listopada, proszę Państwa, dzieje się rzecz bardzo znamienna. Głos na temat Pakistanu zabiera przewodniczący HRR Xi Jinping. Xi Jinping mówi, że nadzieja wciąż u niego żyje na zabezpieczenie, zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli chińskich przebywających w Pakistanie i również chińskich inwestycji tam prowadzonych, chińskich firm. No ale w języku ezopowym, języku dyplomacji, oznacza to wyrażenie głębokiego zaniepokojenia przez Pekin tym, co się w ostatnim okresie z Pakistanem dzieje. Jednocześnie niebawem do Pekinu przybyć ma premier Sharif, a przybyć ma do Pekinu jeszcze na zaproszenie odchodzącego niedługo premiera HRL Li Keqiana, tego kojarzonego z frakcją komsomolców, czyli z tą frakcją mniej lub bardziej proamerykańską w władzach Komunistycznej Partii Chin. 3 listopada prezydent Pakistanu, uwaga, prezydent Pakistanu, który jest również, był właściwie członkiem i kandydatem na najwyższy urząd głowy państwa Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości Imrana Khana, Arif Alvi, zwołuje zgromadzenie narodowe, które ma być odpowiedzią na ten narastający kryzys. Jednocześnie w Islamabadzie, w stolicy, pojawia się około 30 tysięcy dodatkowych mundurowych, wojskowych, policjantów, przedstawicieli różnego rodzaju służb, którzy mają stworzyć właściwie z dzielnicy rządowej w Islamabadzie swego rodzaju fortecę w obawie przed nadciągającymi protestującymi. Następnie mamy wydarzenie najgłośniejsze ostatnich dni. Otóż zamach na Imrana Khana, byłego premiera i lidera tejże opozycji. Zamach ma miejsce w Wazirabadzie w Pendżabie podczas jednego z wieców. Co najmniej 2 osoby strzelają z broni palnej. Ranne są 2, niektórzy mówią 3 osoby z kierownictwa Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości. Sam Imran Khan również jest ranny, zostaje postrzelony w nogę. 3 osoby według różnych danych miały zginąć podczas tego incydentu. Sprawca zostaje zatrzymany, ale tutaj, proszę Państwa, ciekawostka. Sprawca wypowiada się przed policyjną kamerą, mówi, że
działał indywidualnie i chce skończyć z tym populistą Imranem Khanem, że nie miał żadnych zleceniodawców, tylko chciał po prostu Khana fizycznie zlikwidować. Ale uwaga, nagranie tej jego wypowiedzi pochodzi z komisariatu policji, jak ustalili dziennikarze, całkowicie innego i oddalonego od Wazirabadu, czyli miejsca tego wydarzenia, miasta. Dziwne, prawda? Podobnie jak inne okoliczności całego tego zamachu. Zamach oczywiście spotyka się z potępieniem międzynarodowym. Przyznać trzeba, że jako pierwsze potępiają ten zamach i Stany Zjednoczone, dalej idzie Turcja, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, cały szereg innych krajów. Na fali współczucia wobec lidera, aktualnego lidera opozycji, premier Szarif zapowiada, że odwiedzi go rannego w szpitalu. Jednocześnie z drugiej strony minister obrony Pakistanu Hawacz Asif mówi, że to wszystko prowokacja i inscenizacja zorganizowana przez opozycję, czyli że opozycja sama zainscenizowała zamach i strzały do Imrana Khana po to, żeby uczynić z niego ofiarę. Faktycznie przyznać trzeba, że atmosfera ulega podgrzaniu. Po tym zamachu na Imrana Khana mamy i protesty przed jednostkami wojskowymi, uwaga, właśnie jednostkami wojskowymi w różnych regionach kraju. Mamy zapowiedzi kontynuowania marszu. No i właściwie niektórzy twierdzą, że około połowy listopada, być może wcześniej, ta główna część uczestników Marszu Gwieździstego powinna dotrzeć do Islamabadu i próbować w taki czy inny sposób wymusić realizację postulatów. No właśnie, co to są za postulaty głoszone przez Imrana Khana? To są postulaty dotyczące bieżącej polityki. Imran Khan domaga się po pierwsze dymisji premiera i rozpisania przedterminowych wyborów w Pakistanie. Po drugie, tego, by władze Pakistanu przerwały tą dominację tamtejszego Deep State, składającego się głównie z wyższych dowódców i oficerów pakistańskiej armii, powiązanych bardzo często ze Stanami Zjednoczonymi, w sensie interesów geopolitycznych, zainteresowań i no, wreszcie, jak niektórzy twierdzą, również w sensie wywiadowczym. No i mamy wreszcie twierdzenie bardzo ostre, które pojawiło się w wystąpieniu Imrana Khana po tym zamachu, twierdzenie, w którym mówi on, że chciały go zabić co najmniej 3 osoby z aktualnego rządu. Poważne oskarżenie. Członkowie urzędującego pakistańskiego rządu miałyby planować zabójstwo lidera pakistańskiej opozycji. Jest jeszcze apel Imrana Khany do wspomnianego szefa sztabu generalnego generała Bajwy. Apel, niektórzy mówią groźba zawoalowana, w którym Imran Khan stwierdza, że albo władze rozpoczną negocjacje i pójdą na ustępstwa wobec ruchu na rzecz sprawiedliwości, albo, i tu element pewnie groźby zawoalowanej, mniej lub bardziej, w Pakistanie powtórzy się scenariusz irański z 1979 roku, czyli rewolucja. Jak potoczą się kolejne wydarzenia? Oczywiście nie wiemy. Miejmy jednak świadomość, że ta kwestia protestów w Pakistanie, to kwestia o stawce nie tylko krajowej, wewnętrznej, dotyczącej Pakistańczyków, ale i międzynarodowej, geopolitycznej. Gdyby Amerykanie stracili w Pakistanie takiego, no, można powiedzieć, sojusznika regionalnego, no to wówczas w tamtym rejonie świata zostaliby właściwie pozbawieni swoich bezpośrednich wpływów. Ja przypomnę, że Pakistan ma znaczenie dla Stanów. Tutaj dwie kwestie, o których nie powiedzieliśmy, a trzeba to powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, bez tego przychylnego rządu Pakistanu nie udałaby się inwazja na Afganistan, a po drugie trzeba pamiętać o tym, że od 1998 roku Pakistan jest państwem atomowym. Znaczy, Amerykanie wcale nie wspierali tego programu atomowego w Pakistanie, wręcz starali się go torpedować, bo to był też program wspominanego przeze mnie premiera Bhutto. Natomiast no, uzyskanie takiego statusu, wiadomo, że podnosi też rangę państwa na arenie międzynarodowej. Czyli ten sojusznik jest po pierwsze ważny z przyczyn geopolitycznych, no, a po drugie także czysto militarnych, co w tych czasach zaczyna mieć coraz większe znaczenie.
Bez wątpienia tak, a poza tym jest ważny jako placówka pozwalająca na przeprowadzanie różnego rodzaju operacji, w tym operacji terrorystycznych, wywiadowczych przeciwko sąsiedniemu Iranowi. O tym pamiętajmy. Oczywiście. Bo w moim przekonaniu dzisiaj wartość Pakistanu z punktu widzenia Anglosasów, w szczególności Amerykanów, polega właśnie przede wszystkim na tym. Mamy pograniczne rejony Pakistanu i Iranu, których bardzo często, zwróćmy uwagę, mają miejsce przypadki takiej penetracji przez ugrupowania terrorystyczne przechodzące ze strony pakistańskiej na stronę irańską. Choćby niedawno różnego rodzaju ugrupowania sunnickich z reguły fundamentalistów i terrorystów przeprowadzane były, jak wskazuje na to wiele danych, właśnie przy udziale bądź współudziale wojskowych służb specjalnych Pakistanu. Oczywiście nie oznacza to, że cały rząd Pakistanu jest antyirański. Oznacza to jednak, że ci wojskowi, o których mówiliśmy jako o pewnym stopniu kontrolowanych przez Stany Zjednoczone, mają wolną rękę do operowania w sąsiednim Iranie. No i właśnie tutaj się pojawia też druga rzecz związana z tą siłą wojskowych. Czy czasem nie grozi Pakistanowi scenariusz jednak już wojny domowej? Bo to, co mówi Imran Khan o rewolucji irańskiej, jeżeli on apeluje, no może to jest regionalny klimat, tego nie wiem, ale w każdym razie, jeżeli apeluje do swoich zwolenników, żeby zabrali broń ze sobą na marsz, no to jednak nawet jeżeli to jest partia, w której jest 10 milionów członków, no czyli bardzo dużo, no to w starciu ze siłami wojskowymi, no umówmy się, że lepiej uzbrojonymi, no ja przynajmniej nie jestem w stanie wskazać, kto by to był zwycięzcą takiego starcia, a to tak naprawdę zwiększa ryzyko wojny domowej. Znaczy zwiększa ryzyko chęci sięgnięcia po broń przez obie strony. A wojna domowa w Pakistanie to ewentualna wojna domowa w państwie, jak już wspomniałeś, atomowym. Co samo w sobie jest dość ryzykowym scenariuszem. Dlatego jak przypuszczam, gracze, sąsiedni gracze, istotni gracze, nie mówię tu oczywiście o Amerykanach, którym może zależeć na destabilizacji ogólnej, destabilizacji Eurazji, w tym obszaru Pakistanu, obszarów przylegających, ale przypuszczam, że nieprzypadkowe było to wyrażenie zaniepokojenia przez gracza kluczowego w tym regionie, czyli Xi Jinpinga. I uważam, że gdyby doszło do takiego scenariusza, Chińska Republika Ludowa będzie podejmowała bardzo mocne i zdecydowane kroki wiodące w kierunku stabilizacji Pakistanu, łącznie z, czego nie możemy wykluczać, udziałem pośrednim lub bezpośrednim chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej w zabezpieczeniu porządku w sąsiednim kraju. I ostatnie pytanie, czy gdyby Imran Khan wrócił do władzy, a jest to chyba dość realna ewentualność, czy uważasz, że ta droga Pakistanu w kierunku świata wielobiegunowego może się też, może nie zakończyć, no ale może być następnym etapem BRICS, bo tam też coraz więcej krajów zgłasza. A to jest całkiem możliwe, tyle że pamiętajmy o jednej bardzo istotnej blokadzie. Przejęcie władzy przez Imrana Khana w 2018 roku nie oznaczało wyeliminowania wpływów armii, która często podejmowała działania, inicjatywy sprzeczne z programem czy z linią polityczną głoszoną przez urzędującego premiera. No to jest pytanie, prawda, o wymianę kadr. No nie da się tego zrobić tak szybko, prawda? Trzeba byłoby zmienić radykalnie kadrowo jeden z istotnych ośrodków pakistańskiej władzy, czyli wojsko. A to zawsze jest konflikt interesów. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach Na Zdrowy Rozum. Czekamy na komentarze, czekamy na Wasze uwagi i cały czas czekamy na propozycje, które oczywiście będziemy tutaj z Mateuszem dla Państwa realizować, badać te tematy. Proszę mi wierzyć, że nie jest to wcale łatwe zadanie, bo naprawdę jak przy tych tematach takim jednym właśnie z kryteriów jest to, co mówią nam polskie środki masowego przekazu, a one mówią nam bardzo mało i bardzo głupio. I staramy się mówić o tym, o czym one nie mówią. Dokładnie tak. To wszystko na dzisiaj. Żegnają się Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.